Halo, halo, witam serdecznie w moim kolejnym odcinku na YouTubie. W tym odcinku omówimy. Będziemy po prostu pierwszy raz grali Jurikiem na patchu 6.18, więc zobaczymy tak naprawdę, co ta bestia potrafi. Niby niektórzy mnie nazywają ukrytym omperem, a niektórzy po prostu przekleństwem w swoim teamie, więc no, przekonamy się tak naprawdę. Jestem ciekawy, co ta postać potrafi. Zapraszam do obejrzenia. No i witam serdecznie. Dobra, więc lecimy w takim razie. Ogólnie już nagrywam dzisiaj tego Jurika trzeci raz. Trzecią grę nagrywam Jurikiem. Pierwszą grę Jurikiem zrobiłem 1.12. A drugą grę Jurikiem już zrobiłem fajnie. Miałem 3-2 staty bodajże. 3-2-3 chyba miałem. Ale się okazało, że miałem włączonego mikrofonu. Teraz włączony mikrofon, czekajcie, że się upewnię. Jest włączony mikrofon, więc nie słyszycie głośno i wyraźnie. Witam. Dobra, gramy również na Jurika, na Mirrora. Wcześniej graliśmy na Yasuo na topie, gdzie też dostawaliśmy niezłego raka. Ogólnie opracowałem tak naprawdę, że fajny jest ogólnie Jurik po Titan Hydra. Że się nie buduje pierwszego właśnie Muramane, łezki i tak dalej, tylko właśnie jest mega fajniejszy pod Titan Hydra. To Muramane po prostu za długo się stakuje na tym Juriku. Muramane dopiero gdzieś wystakuje już w 25 minucie, gdzie to jest jeszcze no, strasznie późno. Z Titan Hydra już macie no, Power Spike od razu, tylko zbudujecie. Więc no dobra, jeszcze gram na Aureliona Counter Ari, mam Shivankę w dżungli na Lee Sin. Na ogólnie skalik mamy fajny. Nie, że tego mamy lulkę, czyli no, skalik mamy zajebisty, no. Żebyśmy tylko to jakoś przetrwali, a no, tylko jeden minus. Pani Caitlyn! Halo! No, i tyle. Halo? Pani Caitlyn, proszę, proszę, proszę grać, proszę, proszę. O, o! Magiczny palec. To jest magiczny palec, pamiętajcie. Właśnie tak. Dobra, zacznijmy sobie z E. Rozharasować typeczkę. Tylko. No, Lee Sin w ogóle postrzegał The Aegis. Troszkę taka stara meta. Ogólnie runek jeszcze nie rozpracowałem. Ale jak tylko rozpracuję runki, to raczej już wtedy będzie wrzucony filmik na YouTubie. To wtedy jeszcze. A, dobra, on zaszedł z Q. To wtedy właśnie wam podam w opisie filmu, więc nie sugerujcie się tymi runkami, co tutaj nimi gram, tylko sugerujcie się w opisie filmu. Dobra, no w sumie zaczęcie z Q jest o wiele lepsze niż zaczęcie ze, mówiąc szczerze. To wiele, wiele lepsze. Trzeba zapamiętać na przyszłość. Dobra. Nasze Q działa tak, że los hitujemy sobie normalnie creepy, minionki, czekajcie, zaraz wam to demonstruję. I zostaje taki znaczek, jeżeli los hitujecie creepa. Jeżeli będą takie 3 znaczki, 3 albo 4, to w zależności od tego, ile właśnie z tych znaczków, 3 albo 4, maksymalne 4 ilość, to wtedy respicie właśnie sobie takie duszki. O i właśnie, jeżeli jeszcze użyjecie E na przykład na miniona albo na czempiona, to wtedy te duszki się agrują na tego czempiona. Za chwilkę wam zademonstruję po prostu, bo to jest troszeczkę takie trudne do wytłumaczenia. Patrzcie, lasuję trzeciego. Przyzywam. I teraz zaraz go stargetuję z E. Tylko musi mi się dać. Musi tutaj podejść ten typ. Oj, stargetowałem go. I widzieliście, jak się na niego rzuciłem? No to właśnie, to jest właśnie. Ale nic nie daje boostu do damage'a, nic. Tylko właśnie, że duszki się targetują i są szybsze. Daje to jakiś 20% szybszego move speeda właśnie. Więc ogólnie fajne, fajne to jest. Tak naprawdę tylko się opłaca bić w duszkach, jeżeli chcesz robić jakieś raid na topie. Dobra, ja bym sobie przeczekał i czy na innego duszka. Zaskitałbym sobie. O, i teraz mam 4 duszki, dobra. Teraz będzie o wiele lepiej. Ja tylko zaznaczymy go z tego eto. Jak na razie gra strasznie safe. A te duszki w ogóle biją, w ogóle się nikt przy nie da las hitować! O, dobra, mam. Też zaczął spotką, też na razie spalił jedną. On za Dying Grassem w ogóle gra. Dobra, zaznaczymy go. Duszki. Nie, brać go! A, tam był w ogóle creep, nie zauważyłem. Teraz pytanie, kogo duszki. Kogo te znaczniki są kogo, nie? No, to jest pytanie. Za milion. Oj. Nie wziąłem tego. Ogólnie się maksuje S, tak co pamiętam. Dobra, 26 creepów, aj. No, słabo raz i to jest strasznie. A, ale dobra, on przegapił ciuchcie. Jest dobrze. A dobra, jego są czerwone znaczniki, a moje są te niebieskie, dobra. O, i teraz mnie trafi, właśnie te się na mnie rzucą. Dobra, polecam tutaj sobie. Ej, co? Dlaczego one nagle przestały się na mnie agrować?
Jak zniszczyłem jednego. Ciekawe. A i 5 goldzika jeszcze sobie za nie. Podoba mi się to. Dobra, bijemy ziomeczkę. Solowa ziomek. No nie! Ale mu HP. Gdybym miał jakiś undying grasp, panie Deathfire Toucha, useless. Aj, ale ten Deathfire Touch jest useless. Nie bierzcie tego Deathfire Toucha. Nie wiem po co go jeszcze raz wziąłem w trzeciej gierce. Totalnie nie wiem. My raczej typowo na linię, co? No, domyśliłem się. Dobra, jeszcze go troszeczkę sarasujemy. Ej, Jorik, Jorik, a ja jestem przed powrotem, ziomek. A, wywaliłeś. Nie, mi speeduje Jorika. Nie, Jorik ma fraga. A, jeszcze First Blood. Nie, First Batman totalny. Dobra, sobie wrócę, jeszcze kupię po prostu Sheena. Już nie powinien tutaj spoko działać. Kurde, szkoda, że ta szywanka się wywaliła. Ale została to złapana. Też o Arlion schodzi to. Za bardzo nie miała gdzie zejść. Dobra, szkoda. Dobra, jak na razie musimy tutaj przefarmić te creepy. On w ogóle cofnął do bazy. Ciekawe dlaczego. Jak na moja, a nie, no w sumie miał First Blooda to. Miał prawo. Musiał jakoś spieniężyć tego golda. O, zresetowałem z tych małych. Dobra, spróbujmy tak sfrizować, ale no z tymi małymi nie da się frizować. Nie ma szans. To jest właśnie to głupie, że one się same agrują. To mi się nie podoba. Będzie, że to jako... O, myślałem, że będę miał 6 duszków teraz. A mam 4. Też spoko. Dobra, poszujemy to w takim razie. Dobra, rzucać się, poszawać. Moje murzynki małe. Ten kanał jest w 100% nierasistowski. Po prostu sobie żartuję. Pozdrawiam serdecznie. Mam jeszcze dobry buffa. Też sobie kupię Sheena. Tylko, że ma teraz przewagę kryształowa na health'a. Dobra, teraz sobie uspokojemy z tego. Kurde, musimy poczekać, aż mu się ta red skończy, bo jeżeli będzie miał reda, to nas troszeczkę będzie bolało. Oj, trafi mnie. Ale dobra, te się nie zagrowały. Nie wiem dlaczego, ale się nie zagrowały. Jest git. Dobra, mam 7 level, on te zaraz będzie ma 57. On troszeczkę jest po stracie, bo jest troszeczkę w tyle. On jeszcze ma 6 wciąż, no, dopiero teraz bił. Ale troszeczkę, troszeczkę. O, ile golda? 15 golda za nie dostałem. To tak jak za creepa. No, podoba mi się to. I like this. Dobra, ten brybufik mu się skończył. Harasujemy go jeszcze. Co go w niego? Ałe, go w niego. Dobra, mamy go. Tylko nie padnie od tego, od ulta. Dobra, ten ult jest taki strasznie annoying. Nie wiem dokładnie, on bije. On bije niby 60 dipsa na sekundę, ale to nie było 60 dipsa na sekundę. O wiele mniej teraz bił te szywance. Spoko, ziomeczko, dzięki za gankę. Dobra, gitara. Ale fajnie w ogóle, mam 20 creepów do przodu, plus on teraz straci swojego wave'a. No teraz, że tak powiem, szymanka nam troszeczkę kernali, nie? Ale tylko troszeczkę, pamiętajcie. My też jesteśmy dobrzy i też umiemy ładnie ogrywać. Dobra, jak nam idzie sobie radzi. Ta Aria, o Boże, ta Aria jak jest odfarmiana, 65 creepów do 38. O, no to troszeczkę boli. Czekajcie, tylko sprawdzę sobie jeszcze dla upewnienia, że mikrofon mi działa. Halo, raz, dwa, trzy. Wszystko ładnie działa, dobra. Dobra, więc wracam na linię. Ten Jorik tylko sobie kupił Longsworda, przy czym ja już mam całą jego tematę, więc... Teraz ma na nim straszną przewagę, plus ma przewagę też levela całego. On strasznie dużo teraz traci pod towerą. A Aurelion na bacie. Wjechał i włączył już wszystkie dźwięki. Jestem ciekaw, czy to jest bug, czy to jest specjalnie od Riot Games, że... O nie. Wywaliłem się chyba, wiecie? Albo i nie? Ło! Nie! Gdybym tylko odszedł! Oj! Gdybym tylko odszedł! Oj! Miał zasięg na Q! Kurde, teraz ja tracę tyle creepów, no wiecie? No to jest totalny face Batman. Gdybym tylko odszedł, to moje duszki plus R-ka by go dobiło. A tak to się uleczył jeszcze z tego Q. Jeszcze z Dangerous Game się uleczył, no. Duży błąd tego zawodnika, teraz ja więcej tracę niż on wcześniej stracił. Go, go, szybko Patryk po kripki.
O, dobra, odbijemy to jakoś. Wierzę. I believe. O, ten Lee Sin. Dobra, Ari musiała spalić Jarkę. No, ta Ari taka średniowa, ale. A i czemu mój Jorek się zatrzymał? No, fajnie, fajnie. O Boże, ile teraz traciłem pod tym towerem. O, nice. Zabija, zabija. Q. O Jezu, jedna od ataczek tylko za barku. No szkoda bardzo tej akcji, no bo to była tak naprawdę close akcja. O, mogę tam tepić w sumie. No dobra, on się i tak wyrypał. To dobry teleport. 3 KL-o. On sobie Trinity buduje, ciekawe. O, to zbuduje Trinitka. Trinitka i Tytan i Kydra, no. To mogło w sumie dobrze działać w parze. A ten Deathfire też jest kompletnie useless. Nie polecam go brać. Oj, muszę flashować. No, ten się złapać w Rota niestety. A przynajmniej Erkę teraz spalił. Mamy teraz znacznie lepsze itemy. O Jezu, ta Erkę jeszcze za mną biegnie. Proszę mnie zostawić. O, i teraz możemy się właśnie przekonać, ile za nią golda. O, 50 golda. Warpy. Jak 50 golda? A, tylko teraz nie mam tego teleporta. A teraz ja się wywaliłem. Aj, no kurde, no i Lee Sin na topie, no i co tej porady. Nie bym go widziałem, ale tak naprawdę nie widziałem. Kupię może tak dwa kryształki. Będę chciał jak najszybciej polecić tą Titanic Hydra. O, ale teraz jeszcze przez to, że nie mam teraz tego teleporta, strasznie dużo tracę. Może, że nawet tower stracę. No, chyba tower nawet stracę, jak to jest jeszcze Lee Sin. A, Warren znowu wycelował to. No, Tari. O, Tari w ogóle pod Deathfire Toucha. Może to się dopiero uczy grać Ari, ziomeczek? Kto wie? Nasza szemaga jest 3-1, jest już tak źle. Kurde, ja zrobiłem tak ładnie kilka i... Nagle mam sobie 1-2. Feels bad. No dobra, mój tower jeszcze przeżył. Szemag już zrobił tego Drake'a Ocean, bardzo fajnie. A w farmie jest, nie jestem tak do tyłu, więc wciąż mam tą mentalną przewagę, ale kurwa, jestem do tyłu o pół levela. To troszeczkę boli. Dobra, spróbujmy to jakoś sfrizować, choć nie wiem, czy za szybko czasami zabiję tego miniona. Chyba za szybko. A w sumie to tak bym tego raczej nie sfrizował. W sumie nie wiem, może bym jednak sfrizował. Cztery duszki do mnie. Już ma sobie Trinity. Oj, on teraz będzie bolał, będzie. Dobra, się jego duszki teraz troszeczkę bije. Uuu, ile mu duszki wywaliły, wow. Go cały czas biły pod tym towerem. No, like this. Będzie mógł zaraz zbierać te swoje duszki. Muszę na to uważać. Po prostu sobie pod nie wychodzę. O, właśnie. Muszę na niego uważać. Nie wiem, żeby chciał mnie zamknąć. A, po prostu mi dobiję ten tower. Ale dobra, czekajcie. A nie. Z tą Trinitą to on już jednak jest... A nie, bo jeszcze duszki on miał. Aj, ale zrypałem. Nie zauważyłem, że on miał w ogóle duszki. No ale... Widzicie, że no... Ta akcja tutaj... Z tym, że on mnie zabił właśnie na tym ostatku Q, no... Przeznaczyła o topie. Po prostu totalnie przeznaczyła o tym. Jeszcze ta duszka bije tower.
To trzeba zauważyć. Ale może nasz botlane jakoś ornie, kernie. Może Szywanka też jakoś kernie. Jeszcze zobaczymy. Że ta gierka nie stracona, to pojebmy, żeby nie stracić creepów. Chyba sobie też zbuduję Trinity właśnie teraz na tym Yuriku. Trinity dość fajny, tylko najpierw chcę tą Titanic Hydra zbudować. O, i właśnie, Lissi. No Szywanka jak na razie mało ganków strasznie. Lissi już po raz któryś jest na liniach. No i już nam dajwują i... O, jeszcze Aurelion na bocie. Ale impreza. Dobra, my to puszujemy teraz hard do Yoriki raczej właśnie, już tutaj jest. Tak jak żem czuł. No i Yori się znowu wywala. Idę po prostu zrobić grampa z tymi doszkami. O, i on też buduje tak tank Hydra. Tylko że już ma całą trinitkę, w tym cały problem, bo już ma takie podobne itemy jak ja. Dobra, duszki bić. Ale fajny clear up. Ja się przynajmniej robi te kampy z tymi duszkami. Można właśnie robić 4 duszki, stakować i pójść później sobie na jakąś kampę, na grompa albo właśnie na golemki. Fajna taktyka. Tak naprawdę te kampy są wtedy w sekundę. Dlatego Ryuka już nie ma kompletnie żadnych szans. Jak na razie, chyba że będziemy mieli jakieś itemki. Dobra, moje jak na razie duszki farmią. Weźcie tylko jeszcze kanonkę, a nie wyśmiecie. A sam już wezmę. O, na midzie się znowu wyrypuje. Dobra, mam na bocie tower. Jest nie 1v2. A, on już zrobił tego. A no, szybko zrobi, strasznie. Ja bym stanął gdzieś tutaj, to bym mógł sobie zrepić duszki, a tego nie zrobił. Może nie widział po prostu. No jak na razie, się lekko przyzwyczaiłem do tej mechaniki Yorika, ale... Nie powiem, że za bardzo mi się podoba. A, on sobie teraz 4 zrespił. Dobra, moje duszki go lekko biły. Można też łatwo dużować te Yorika. Tak naprawdę. Trzeba jakoś potrafić. A Yorik chyba właśnie robi reda. Albo schodzi na mida. Jedno albo drugie. Ale chyba reda raczej robi. Prawda? Nie, strzedł jednak. Enemy Rampage. No szkoda, bo dzisiaj ani jednej gierki już nie wygrałem tym Yorikiem. Mówiąc szczerze. Dobra, dostał. Spalił się ze Sfajera. Dobra, i to potem Titanic Hydra. I teraz po prostu buduję Trinitkę. Pyk, pyk, i lecimy na linię. Zobaczymy, jak zbuduję tą Titanic Trinitkę, jakie dipsy będziemy mieli. Później pójdziemy raczej w jakieś tanki temy. Będziemy mieli 3 sloty na jakieś tanki temy, więc tutaj się raczej przyda... Omenik? Te spiry wysoko jeszcze przyda. Chciałem tylko jeszcze zaduszki. O, moje duszki, go! Zabijcie go! No i zabiję. Ale close to już było. Oj, patrzcie, i duszki się nawzajem zabijają. Ale faza. O, moje 3 duszki. Elo. O nie, jeszcze ten duszek został. Nie, zostaw mnie.
Puść mnie! No i co? Jaki FF? Gram do końca, halo. Nie daję żadnego FF-a. Czy my możemy go teraz zrobić? No nie, bo moje duszki jednak wybrały inną drogę. Możemy go tutaj jeszcze zrobić. Mamy duszki. I on o tym wie doskonale. Aj, ale szkoda, że nie zapaliśmy w tego routa. Dobra, ziomek na razie nie ma HP. Dobra, teraz ja nie ma HP. Kurde, ale close jest na tym topie. O, o mam go! O i kanon mnie dobije! I tak leżałem. Ale kurde, ale fajny jest ten Yorick, powiem po TOD, no. Fajnie się nim gra. Tylko te Ajoanki by się przydały, żeby mieć jeszcze 40% zero. Teraz sobie zbudujemy, chyba że zbudujemy tak, że kupimy sobie Ajoanki. I kupimy sobie, żeby mieć 30% CDR-a, kupimy ten, jak to się nazywało, to po Attack Speed'a. Przyjmę do trinitki. Stinger, właśnie. Aj, no i cóż. Jest w ogóle 2810, ale są gierka trochę. Ale mi się podoba gierka na topie. Przyjemnie się tam gra. Ja wracam na topa. Yorick, ty też mam nadzieję, że tam wracasz. Dobra, to ja też to powiem w takim razie. Mówiłam. No, friends, on top. Friend napisałem, ale chyba zrozumiem. O, dobra, dobra, nieważne. Jednak mi narypał. Nieważne, jednak on już mi może najebać. So fucking much. Meter items. On już ma po prostu lepsze itemy, no ja nawet jeszcze miał trinitkę, a przy czym on ma trinitkę, ma Titan Hydration, ma do tego Jaurimsa. Fista. Więc no, nie było szans, żeby tutaj cokolwiek ograć. Ja bym miał takie same itemy jak on, to może, ale tak to nie. Tak to po prostu nie ma szans. Po prostu on ma już ile? On ma 7, on miał 6 kill, jak go chciałem zabić, więc nie było szans. Możemy to podać w sumie. W sumie mogę dać, nie? Żebym pograł w sumie chwileczkę. No i chyba właśnie tylko Lulu dał, a nie... Nie, ktoś inny dał chyba jeszcze. Czekaj, kto jeszcze nie dał głosu. Dobra, trzeba zabić tego Lysinka. Oś tu... O, i teraz ja się wywaliłem. Tak, tak. A, bo i żyje. O, żyje! A, i dalej jednak jest. Dobra. Więc to mniej więcej tak naprawdę widzieliście dwa razy Yorick'a na topie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam też do poprzednich, które są już na kanale. Ja życzę miłego dnia komputerowego. I widzimy się w następnym filmiku. Hejka!